Jedną z istotnych spraw związanych ze zbrodnią smoleńską czy około smoleńską jest to, że wszystkie zespoły, które się jakoś zebrały, a mogły się zebrać tylko albo zespoły rządowe, jak zespół Millera, czy teraz przez jakiegoś pana Laska, zdaje mi się, rządzony, czy zespoły KGB związane z Putinem, to znaczy general Szalnodina, że te zespoły działają spójnie. Również spójnie działa zespół zwany zespołem parlamentarnym ministra Macierewicza. Otóż wszystkie te grupy w sposób wstrząsający unikają nie tylko znalezienia odpowiedzi, ale poszukiwania odpowiedzi na wiele niezwykle prostych pytań. I tutaj będę znów miał do Państwa prośbę w postaci dramatycznego apelu. Grupy analityków zbrodni smoleńskiej, które się jakoś wyłoniły w internecie i które niezwykle wielką i pożyteczną pracę zrobiły w ciągu ostatnich, no już teraz 2,5, czy prawie 3 lat, są to grupy rozproszone. Grupy rozproszone, które nie udało się znaleźć takiej możliwości centrum krystalizacji, czy też centrum na pewno nie dowodzenia, ale te grupy poszukujące prawdy są i no jakoś będą rozproszone. Próbowaliśmy w tych grupach między innymi znaleźć odpowiedź na kilka podstawowych pytań, jakimi były, teraz wyliczam z pamięci po prostu kilka tych pytań, kiedy osoby, które podobno leciały tym samolotem Tutką, kiedy były zawiadamione o godzinie odlotu? Kiedy? Tutaj bardzo proszę te pytania jakoś ci, którzy chcą pomóc, sobie spisać, czy ewentualnie powtórnie ten tekst, tą wypowiedź przesłuchać. Mianowicie, kiedy pod poszczególne domy, a to było 90 parę tych osób wylatujących, przyjeżdżały po nie samochody. Słyszeliśmy na przykład, że wszystkie te samochody pod osoby, które jakoś to ujawniły, przyjechały o 4 rano 00. Z czego by wynikało, że tych samochodów, które przyjeżdżały, musiało być co najmniej 70, bo pomijam tych kierowców, którzy jakoś tam czekali na prezydenta, czy na te bardzo ważne osoby, ale też po Anię Walentynowicz, czy po jakiegoś aktora, to przyjeżdżały samochody zwykłe. Otóż nigdzie nie znaleźliśmy śladów wyjazdów kilkudziesięciu samochodów rządowych, czy to były taksówki i czy rzeczywiście o 4 rano. Bo zobaczcie Państwo, jeśli by to było o 4 rano, a lot nastąpił podobno według zupełnie niepotwierdzonych danych około 7.30, to po co tych nieszczęsnych staruszków, a bardzo dużo tam było starych osób, zrywać o 3 nad ranem, żeby o 4 już siadali do jakichś mitycznych samochodów. Otóż nie udało nam się w ciągu tych 2,5 roku aktywnej działalności zdobyć relacji od rodzin ofiar. I to jest kolejny apel do Państwa. Próbowaliśmy w sposób niejawny zainteresować różne grupy, które mogłyby w zdobyciu tak prostych informacji, jak to, które zresztą za chwilę powiem, pomóc, czyli te informacje zdobyć. Mianowicie próbowaliśmy dojść wśród tych rodzin, które jakoś są przestraszone czy steroryzowane. O wiele łatwiej byłoby uzyskać takie informacje na przykład zakonnicom,
bo jednak wtedy podejrzenie, że to są agentki KGB, byłoby nieporównanie mniejsze. Ale zaprzyjaźnionych ze mną, z nami, zakonów nie udało się uzyskać zgody na to, by zakonnice zadały te kilkanaście czy kilkadziesiąt pytań, które są spisane. Wtedy te pytania, 20 czy 25 pytań, które część wymienię, każda z takich dziewczyn, nie musi ona dokładnie wszystko rozumieć, ale wystarczy, że zada te przeczytane kilkanaście czy kilkadziesiąt pytań i precyzyjnie spisze odpowiedzi. Więc ani wśród zakonów nie udało mi się, czy nam się, zdobyć zgody na coś takiego, ani, co mnie bardzo zdziwiło, wśród harcerzy czy harcerek. Tutaj jest apel do państwa, do tych, którzy z państwa są aktywni w tej dziedzinie. Oceniam to na parę procent może słuchaczy, no bo przecież większość no, nie zna czy nie potrafi trafić jeszcze teraz do czy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, czy ZHP, czy do jakiegoś odważniejszego i bardziej uczciwego, nie, bardziej katolickiego, czy też bardziej oddanego Polsce również zakonu, żeby poprosić o to, żeby kilkadziesiąt osób, czy w najgorszym razie 20 osób, przyszło, zgłosiło się do nas, do mnie, łatwo to znaleźć nas, z prośbą o te pytania. I wtedy mówiliśmy zresztą troszkę nie tyle przewrotnie, co żartobliwie, że do tych starszych państwa najlepsze byłyby właśnie zakonnice czy zakonnicy, a do tych dużej ilości oficerów, którzy wiedzieli o tym, który generał, o której, skąd startuje, no to młode i ładne harcerki spełniłyby swoją rolę o wiele lepiej. Więc zdecydowanie i dramatycznie proszę państwa o znalezienie, o wysiłek w znalezieniu tych ludzi, tych młodych ludzi, czy młodych zakonnic, bo to też muszą być młode, żeby miały siły, żeby chciały tych z rodzinami porozmawiać, a pytania, które są przygotowane precyzyjnie, ja podam tutaj tylko narybkę takie, o której, czy jakiego dnia osoba, która miała lecieć, dowiedziała się, że będzie leciała. Kto, o której zostaliście państwo zawiadomieni, o której przyjedzie samochód. Czy rzeczywiście, o której godzinie ta osoba wyjeżdżała z domu. Czy państwo byli razem z nią na lotnisku. Czy też z lotniska, czy z może z samolotu, ale w każdym razie z lotniska zadzwoniła czy przesłała SMS-a, przecież każdy w tej chwili ma telefony komórkowe. Tak, kochani, już jestem na lotnisku, już widziałam pana prezydenta, no niedługo startujemy. I wtedy istotne jest, żeby państwo tym ochotniczkom czy ochotnikom, rodziny ofiar, żeby podały dokładne godziny, a to mają w swoich telefonach komórkowych. Czy wszelkie jeszcze zbliżone pytania, czy były również telefony czy SMS-y później z lotu czy z późniejszych, bo wiemy, że kilka osób dostało telefony godzinę czy później, Asiu, Asiu, taki krzyk, ale tam została ta osoba na tyle zastraszona, no, że już pewnie się nie da uzyskać danych dokładniejszych. Natomiast te wszystkie dane są również, gdyby można było dotrzeć do tych osób, które widziały pana prezydenta, jak mówią, w ostatnim czasie, to znaczy, myślę tutaj o panu Sasinie, czy właśnie o tej pani, która mówiła, że w piątek widziała pana prezydenta, to byłoby niezwykle ważne, bo ta pani, czyli Zofia Kruszyńska-Gust, zupełnie znikła i nie zeznawała, z tego co wiemy, nigdzie. A gdyby grupa ministra Macierewicza chciała zmniejszyć ewentualne spekulacje na temat tego, co się działo
z tymi osobami, które były podobno na pokładzie, no to przecież wystarczyłoby przepytać panią Kruszyńską Gust czy pana Sasina i opublikować. Wtedy większość tych różnych tam fantazji czy przypuszczeń możliwe, żeby została usunięta. Więc te pytania, jak również pytania dotyczące tego, kto może rzeczywiście widział pana prezydenta inny, kto widział pana prezydenta po piątku rano w Wilnie. Do tej sprawy wrócę oddzielnie, w oddzielnej wypowiedzi. Niezwykle jeszcze teraz, przeszło 2,5 roku po zbrodni, jest istotne, żebyśmy niezależnie od tych wszystkich, którzy blokują zebranie takich danych, żebyśmy te dane jednak postarali się zebrać. Mówię to dlatego po raz pierwszy właśnie jawnie, że wiem na pewno, że ja już nie potrafię takich danych zebrać i nie potrafiłem znaleźć grup, które by to chciały i czy potrafiły zebrać. Ale jednak wśród słuchaczy będzie ten 1000 czy więcej osób, które są zainteresowane przyszłością Polski i które mogą nam w tym pomóc. Więc prośba o znalezienie takich zwartych grup, jak właśnie typu zakony, czy szczególnie zakony żeńskie, czy też młodych harcerzy, ta prośba jest bardzo ważna dla przełamania tej zmowy. To już nie jest zmowa milczenia. To jest wspólna zmowa kłamstwa wokół tego, gdzie się sama zbrodnia smoleńska zdarzyła, czy się zdarzyła, rozpoczęła się z całą pewnością przedtem, ale czy również fizycznie i krwawo była na lotnisku na Okęciu, czy gdzieś na jakimś innym lotnisku poza Siewiernym, czy może na Siewiernym. To są pytania, na które jeśli Polska ma istnieć jako naród, musi uzyskać odpowiedzi. I tutaj nie jest największym problemem to, że to już upływa prawie 3 lata, że te ciała, na których jacyś sataniści tańczyli na głowach i kruszyli głowy tych ludzi, nie wiadomo gdzie i kiedy zamordowanych, że te ciała się rozkładają. Można znaleźć DNA, co znaleziono niedawno, Neandertalczyka. Więc również po kilku latach, kiedy w Polsce będzie ekipa patriotyczna, która będzie dążyła do poznania tej prawdy, to dla dalszego istnienia narodu ta prawda musi być poznana i takie możliwości są i będą. To był apel, proszę Państwa. Z Panem Bogiem.